chciałbym Państwu pokazać coś, co zafascynowało nas wszystkich przez ostatnie 2-3 lata, a mianowicie białka stresowe stanowią pewien bufor mutacji, które w czasie naszego życia kumulujemy w naszym DNA. I okazuje się, że tych mutacji w wielu przypadkach w ogóle nie odczytujemy. One się kumulują. Dopiero w momencie, kiedy się starzejemy, kiedy białka stresowe są używane do innych funkcji, nagle okazuje się, że wszystkie zakumulowane mutacje w czasie naszego życia ulegają ekspresji. I wtedy dochodzimy do nowotworów czy do innych chorób. To jest hipoteza, która została wysunięta rok temu i o tej też chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć. Okazuje się, że wiele chorób, które są tutaj wymienione, a więc Creutzfeldta, a więc Alzheimera, a więc ta choroba szalonych krów, o których tyle się mówi, prawda? Parkinsona, czy gąbczaste zwyrodnienie mózgu, to jest właśnie to, co mówiłem, jest właśnie spowodowane tym, że tworzą się te struktury amyloidalne. Pytanie jest, dlaczego taka struktura jest toksyczna dla komórki? To do końca też nie jest wyjaśnione, ale zobaczmy, w jaki sposób pracownicy naukowi podchodzą do tego. Rick Marimoto, nasz znajomy, z którym współpracujemy w Stanach Zjednoczonych, pokazał, że w robaku, który nazywa się C. elegans, to jest robak, który de facto w zeszłym roku dostał Nagrodę Nobla. Znaczy na tym odkrycie tego układu i pokazanie tego układu, zastosowanie właśnie spowodowało Nagrodę Nobla. I okazuje się, że jeżeli w pewnych warunkach w białku, które nazywa się Huntingtiną, a więc wprowadzono ludzkie białko, Huntingtinę, do robaka i jeszcze w dodatku to białko świeciło na zielono. Także łatwo było obserwować. I okazuje się, że jeżeli to białko Huntingtina posiada przynajmniej 39 razy powtórzony jeden aminokwas, to glutaminę, to okazuje się, zobaczmy, że jak ma 35 razy powtórzoną glutaminę, to białko jest równomiernie w błonie rozpostarte. W momencie, kiedy już ma 40 powtórzonych razy glutaminę, powstają pierwsze agregaty. Robak się dużo wolniej porusza i praktycznie dość szybko ginie. I okazuje się, że doświadczenie podobne zrobione na ludzkich komórkach w przypadku pacjentów z Huntingtiną, a więc z pląsawicą Huntingtona, na tym samym białku, które zostało zrobione dla robaka, pokazuje identyczną sytuację. 39 razy powtórzyliśmy glutaminę, mamy chorobę, która zresztą jest dziedziczną chorobą pląsawicą Huntingtona. A więc znowu niesamowita zbieżność. To, co możemy badać w współczesnej biologii molekularnej na robaku, może mieć znaczenie dla nas w naszym zdrowiu. Okazuje się, że 39 razy 40 to jest wystarczy, żeby stworzyć dwa skręty tej struktury spirali, którą poprzednio pokazywałem. Dwa skręty tutaj struktury spirali i to jest ta struktura stabilna, która może być strukturą toksyczną. Jeden skręt to jest za mało, w związku z tym struktura się rozpada. Ale dwa skręty lub wielokrotność dwóch skrętów to jest to, co jest toksyczne dla komórki. Dlaczego jest to toksyczne? Okazuje się, że w momencie, kiedy te białka nie są wstawione w strukturę amyloidalną, to wszystko jest w porządku, ale mamy szereg czynników, to są czynniki transkrypcyjne. Takim czynnikiem transkrypcyjnym może być na przykład białko P53, na którym my pracujemy, a więc białko, które zapobiega transformacji nowotworowej, prawda? To białko może być porywane przez strukturę tworzoną tą amyloidalną i to może spowodować właśnie tą toksyczność tego procesu. A więc zabraliśmy z układu coś, co by było potrzebne. Zabraliśmy poprzez to, że białko jedno zagregowało z drugim białkiem. A więc na tym polega toksyczność tego układu. I teraz możemy pokazać, że większość schorzeń neurodegeneracyjnych, białka szoku termicznego, czy białka stresowe, których nazwaliśmy to w ten sposób na początku wykładu, na początku próbują naprawiać strukturę. Jeśli nie potrafią naprawić, to nawet powodują zniszczenie struktury, a więc to, co jest tu pokazane, to jest degradacja białek, a więc jeśli coś może być toksyczne dla komórki, to lepiej je zniszczyć, zhydrolizować. Ale w momencie, kiedy się nie da ani naprawić, ani zhydrolizować,
i właśnie czynniki transkrypcyjne zostają przechwycone przez taką strukturę. Następuje ekspresja innych genów lub w inny sposób w komórce i następuje forma patologiczna. Niestety w tym przypadku białka stresowe działają pozytywnie, a więc naprawiają lub degradują. W tym przypadku białka stresowe działają negatywnie. Okazuje się, że te białka powodują zahamowanie tak zwanych kinaz stresowych i zahamowanie caspas, co powoduje zahamowanie apoptozy. W momencie, kiedy mamy sytuację taką, mamy amyloid, zachowaną apoptozę, to dochodzi do neurodegeneracji. A więc widzimy, że białka stresowe raz działają pozytywnie, ale niestety działają tak samo i negatywnie. I o tym też trzeba pamiętać. Białka stresowe są silnymi czynnikami antyapoptotycznymi, a więc one hamują apoptozę. A od zahamowania apoptozy do neurodegeneracji już jest bardzo blisko. Do zahamowania apoptozy do tworzenia nowotworu też jest bardzo blisko. A więc mamy dwojakiego rodzaju działania. I okazuje się, że od poziomu wolnych białek stresowych zależy wiele czynników. Mówiłem właśnie, jeżeli ich jest mało, białek szoku termicznego, czy tych białek stresowych, to wtedy indukujemy apoptozę. One wpływają na starzenie się komórek. One wpływają tak samo na szereg innych czynności. W momencie, kiedy mamy dużo białek szoku termicznego albo za dużo białek szoku termicznego, to może dochodzić do patologicznych sytuacji, między innymi do transformacji nowotworowej. Możemy pokazać, że w normalnych fibroblastach, jeżeli nadprodukujemy za dużo białka szoku termicznego, to komórka ulega transformacji. A więc stosując białka stresowe, musimy niezwykle uważać, żeby nie przekroczyć pewnej bariery. Musimy pamiętać o tym, że co jest dobre w małej ilości, niekoniecznie jest dobre w dużej ilości. I to jest piękne doświadczenie, znowu wykonane przez Susan Linquist, opublikowane w Nature w 1998 roku, który pokazuje tą kumulację mutacji, a więc w jaki sposób białka szoku termicznego działają jako bufor. Zobaczmy, co zrobiła Susan Linquist. Ona spowodowała, że zahamowała aktywność jednego białka szoku termicznego. W tym przypadku to białko się nazywa HSP90. Można je zahamować za pomocą genetycznych manipulacji, ale można je chemicznie zahamować poprzez dostarczenie inhibitora selektywnego galanamycyny. I okazuje się, że w momencie, kiedy zahamowaliśmy białko HSP90, to okazuje się, że nagle pokazuje się wzmożona liczba mutacji, które były przedtem generowane, ale których nie widać było fenotypu. I nagle muszka owocowa drosophila ma zupełnie zmienione oczy, ma nagle nóżki, które wyrastają z oka albo tego rodzaju sytuacji. Okazuje się, że w momencie, kiedy mamy sytuację normalną, a więc mamy normalny poziom HSP90, tego białka buforującego, to widzimy tylko tą jedno fenotyp jakiejś muszki, a więc jej wygląd. Wszystkie inne mutacje są zahamowane przez białko HSP90. Co to znaczy zahamowane? W momencie, kiedy jest za mało białka HSP90, nagle widzimy i zmutowaną taką muszkę i taką muszkę. A więc białko HSP90 działa jak bufor. Buforuje w normalnych sytuacji, buforuje tego rodzaju mutacje. Prawda? Kiedy zabraknie buforu, to wtedy widzimy wszystkie mutacje. Jak to się dzieje? Okazuje się, że zobaczmy, w momencie, kiedy mamy jedną mutację, kumulujemy, to białko źle się zwija, agreguje i jest nieaktywne. Jak mamy dwie mutacje, to tym bardziej źle się zwija, agreguje i jest nieaktywne. Ale jeśli mamy w okolicy białko HSP, a więc to białko szoku, to mimo tych mutacji, a więc genetycznie mutacje w naszych somatycznych komórkach są, ale mimo tych mutacji białko opiekuńcze zwija to białko, jakby było normalne. A więc ono posiada mutacje, zmienione aminokwasy, ale mimo to zachowuje się, jakby było normalne. A więc jest sytuacja taka, że białko stresowe zwijają zmutowane białka tak, że one zachowują się jak normalne, mimo to, że są zmutowane.
No i teraz jest wielki problem, że może czasami się zdarzyć, że tych białek stresowych jest za mało. Bo te białka, jak Państwu przed chwilą powiedziałem, buforują mutacje, których nie widzimy dzięki temu efektowi buforowania. Wyłączą się z cytoskeletonem, o czym Państwu nie mówiłem. Aktywują różne czynniki transkrypcyjne, o których też nie wspominałem Państwu. Ale tak samo uczestniczą w zwijaniu się innych białek. A więc musi być niesamowita równowaga między wolnymi białkami stresowymi, o tutaj wymienionymi, 90, 70, 60, a żeby wszystkie te reakcje były zachowane. Bo wszystkie te reakcje warunkują normalne zachowanie się komórki. Zobaczmy, co się dzieje w momencie, kiedy starzejemy się. Okazuje się, że mamy ogromne kłopoty ze zwijaniem się naszych własnych białek. Te białka, które normalnie, spontanicznie się zwijają, teraz wymagają pomocy w komórkach starych. W związku z tym cała równowaga białek szoku termicznego przesuwa się w kierunku naprawiania struktur białkowych w komórkach starych. Dzięki temu nie widzimy, nie mamy już wystarczająco ilość białek, żeby buforować mutacje. I nagle okazuje się, że w komórkach starzejących się następuje akumulacja fenotypów mutacji, które akumulowaliśmy przez całe nasze całe życie. Peter Chermey właśnie zaproponował odpowiedź na pytanie, dlaczego częstość zachorowań na przykład nowotwory, czy choroby układu krążenia, czy neurodegeneracyjne itd. wzrosły w ostatnich latach. Peter Chermey zaproponował odpowiedź na tym, która opiera się właśnie o równowagę w komórce tych białek opiekuńczych. Okazuje się, że według tej hipotezy, którą Chermey zaproponował, to pierwsza rzecz to jest taka, że my de facto przez to, że medycyna jest tak efektywna obecnie, medycyna powoduje, że nie umierają dzieci, które normalnie 200 lat temu by umarły ze względu na różnego rodzaju choroby genetyczne, prawda? W związku z tym ratujemy tych ludzi. Tak samo ratujemy ludzi starszych. W związku z tym to doprowadza w populacji ludzkiej do nagromadzania się coraz większej ilości mutacji. Myśmy 200 lat temu nie nagromadzali tej ilości mutacji ze względu na to, że większość z tych mutacji była wtedy letalna, czyli po prostu ludzie umierali. W tej chwili dzięki postępowi medycyny my nagromadzamy te mutacje. A więc z jednej strony powiększa się pula mutacji, a w drugiej sytuacji stres, który mamy, i to jest ten stres zewnętrzny i stres wewnętrzny, chemiczny, na przykład poprzez różne chemikalia i tak dalej, powoduje, że nasze białka opiekuńcze zamiast reperować te mutacje, które niwelować skutki działania tych mutacji, które ze sobą w populacji naszej są nagromadzone, musi być zaangażowana w szereg innych reakcji. I dzięki temu dochodzi do zwiększonej częstości schorzeń. A więc te dwie rzeczy, nagromadzanie puli mutacji w całej populacji ludzkiej oraz zaangażowanie białek stresowych w innym kierunku powoduje powstawanie tego, co nazywamy zwiększonej częstości pewnych chorób, tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Stres jest nieodłącznie związany z rozwojem cywilizacji, to my wszyscy wiemy najlepiej. To, czym my się zajmujemy, to chcielibyśmy jednoznacznie pokazać, czy rzeczywiście istnieje związek między kumulowaniem mutacji w białku, które jest bardzo ważne, bo to jest białko P53, które jest de facto inhibitorem powstawania transformacji nowotworowej. I okazuje się, że w przeszło 50% nowotworów izolowanych człowieka to białko jest zmutowane. A więc to jest to pierwszy, Amerykanie by powiedzieli target, czyli pierwsze miejsce, punkt słaby, który ulega mutacji, może nie pierwszy, ale może drugi, a może trzeci, a może w niektórych nowotworach pierwszy, to muszę się poprawić, bo w niektórych nowotworach ta mutacja powstaje później, w niektórych bardzo wcześnie. I
I okazuje się, że białko HSP90, które już było przedstawione przez Państwa, przez Susan Linkwist i muszkę owocową Drosophila, okazuje się, że wiąże się z białkiem P53. To nasze badania pokazały, że to białko P53 selektywnie, jeśli jest niezmutowane, wiąże się z HSP90. To białko opiekuńcze wiąże się z szeregiem innych, kinaz i czynników transkrypcyjnych, ale o tym nie będę mówił. Pokazuję tutaj Państwu, że właśnie częstość występowania poszczególnych mutacji to jest pokazane tutaj, przeszło 50% nowotworów posiada właśnie mutację w białku P53. To jest z naszej pracy wykres, który pokazuje, że białko HSP90 potrafi selektywnie rozpoznać białko P53. Pytanie, jeśli taka selektywna reakcja może zachodzić, to możemy zadać sobie pytanie inne, a mianowicie, czy są mutacje w białku P53, które mogą być w cudzysłowie naprawiane przez białko HSP90. A więc czy jest jakaś mutacja w białku P53, która w wyniku dodania do układu HSP90 potrafi przesunąć równowagę reakcji w kierunku takim, że konformacja zmutowana białka, białko przyjmie konformację niezmutowaną. Ono będzie nadal posiadało tą mutację, tylko konformacja tego białka będzie inna. I to jest projekt, który równolegle jest robiony przez wiele firm farmaceutycznych. Jeżeli udałoby się znaleźć chemikalium, jakiś związek chemiczny, który by naprawiał mutację P53, to moglibyśmy zmusić białko nowotworowe, komórkę nowotworową do apoptozy poprzez naprawienie mutacji P53 i zaindukowanie apoptozy, bo białko P53 między innymi odpowiedzialne jest za zaindukowanie apoptozy. A więc okazuje się, że białko P53 jest w stałej równowadze między konformacją, którą tutaj nazwijmy, to jest niezmutowaną konformacją, a konformacją, która jest charakterystyczna dla zmutowanej formy. A więc mamy stałą równowagę reakcji. Teraz naszym zadaniem jest pokazanie, że HSP90 potrafi przesunąć równowagę w kierunku formy niezmutowanej. A więc HSP90 w przypadku spowoduje, że mimo zawierania mutacji białko P53 zachowa się tak, jakby i tej mutacji nie było. No i na samym końcu chciałbym Państwu pokazać, że możemy zaindukować nasze białka stresowe w sposób taki, który będzie dla nas przydatny. A naturalnie możemy zaindukować taką indukcją białek stresowych, to jest sauna, to jest solarium, to jest sport. Prawda? To jest wszędzie tam indukujemy białka szoku termicznego. I przez to uzyskujemy oporność na infekcję wirusową, przez to mamy oporność na inny, większy stres. Naturalnie musimy tylko pamiętać, że jeśli stres jest długotrwały i bardzo ciężki, to wtedy dochodzimy do tak zwanej fazy destrukcji i zaindukowanie białek szoku termicznego może doprowadzić do osłabienia organizmu, a nawet do śmierci. Ale to my wszyscy wiemy, bo jest to logiczne, że białka szoku termicznego i stres mały stymuluje, ale stres duży może być zabójczy.